Cezary Krzysztofa, gorące pytania. Pytaniem, które zadamy sobie w drugiej części naszego programu, jest, czy jesteśmy poddawani przyspieszonemu kursowi ideologii LGBT. A moimi gośćmi nadal jest pan Linus Lewandowski, aktywista społeczny, i mecenas Jerzy Kwaśniewski, Ordo Iuris. Dzień dobry. Panowie, po raz kolejny, po to, żeby nas wprowadzić jakby w temat tej części, chciałbym na początek pokazać materiał filmowy Macieja Zemy. Bardzo proszę. Ta multimedialna mapa to atlas nienawiści. Środowiska LGBT zaznaczyły na niej wszystkie te samorządy, które uznały za homofobiczne. Łącznie jest to kilkadziesiąt gmin i powiatów w całej Polsce. W atlasie nienawiści zostały zidentyfikowane samorządy, które bardzo rażąco naruszając konstytucję i umowy międzynarodowe w zakresie praw człowieka, którymi związana jest Polska, zdecydowały się przyjąć tak zwane deklaracje anty-LGBT. Deklaracje, które są de facto aktami nienawiści wymierzonymi we własnych mieszkańców, we własne mieszkańców. Na mapie znajdziemy m.in. podwarszawską Kobyłkę. Miejscowość znalazła się na celowniku środowisk LGBT tylko dlatego, że w specjalnym dokumencie podkreśliła wagę rodziny. Jeden z radnych z taką inicjatywą wystąpił o przyjęcie tej uchwały. Radni uchwalili. No i mamy taki dokument w tej chwili na stanie gminy. Sami mieszkańcy Kobyłki o całej sprawie nic jeszcze nie słyszeli. Ja nie wiem, dlaczego się tak znalazła, ale ja tam nie popieram tego LGBT i chciałbym to powiedzieć, a dlaczego, to ja nie mam pojęcia. Nie powinno tak się dziać, tak? No ale skoro tak się wydarzyło, no to nie wiem, tutaj gmina powinna coś z tym zrobić, tak? Nic dziwnego. Atlas Nienawiści to projekt głównie na użytek zagraniczny. To nauczka, jaką środowiska LGBT wyciągają po ostatniej kompromitacji Roberta Biedronia. Są miejsca w Polsce, w mojej ojczyźnie, do których nie mogę wejść. Są sklepy, restauracje, hotele, do których nie mogę wejść. Szanowny panie pośle, jakby pan był uprzejmy podać konkretne przykłady sklepów, do których pan nie może wejść w Polsce. W ciągu 5 sekund znalazłem pierwszy przykład. Zrobię im reklamę niestety. Kawiarnia Grill Cafe przy Stolarskiej w Krakowie. Samo korzystanie z atlasu jednak również grozi kompromitacją. Na mapie znajdziemy bowiem wiele samorządów, które zostały uznane za homofobiczne wbrew oczywistym faktom. Takim przykładem jest choćby Gdańsk, o którego otwartości prezydent Dulkiewicz mówi przy każdej możliwej okazji. Został umieszczony, tak jak kilka innych samorządów, tutaj mamy nie ze względu na to, że władze tych miast, bądź radni tych miast w rządzących koalicjach działali na rzecz podjęcia takich uchwał, a dlatego, że był tam intensywny lobbying, by takie rozwiązania przyjąć. W polskiej dyskusji takie niuanse łatwo jest wyłapać i wypunktować. Mniej obeznani europosłowie z innych krajów mogą się jednak na takie chwyty nabrać. Dla wpolsce.pl Maciej Zemła. Zanim przejdziemy do dyskusji, ja chciałbym coś wyjaśnić odnośnie tego fragmentu związanego z posłem Biedroniem. To, o czym mówił europoseł Biedroń w tej kawiarni, której ona chyba trochę inaczej się nazywała, ale to nie jest istotne. Pan poseł Biedroń miał pewne podstawy, żeby tak mówić. Tam tą podstawą była naklejka Strefa Wolna od LGBT, naklejka znana z akcji Gazety Polskiej. Ta naklejka zresztą szybko została zdjęta i według przynajmniej deklaracji zarówno Gazety Polskiej, jak i, jeżeli dobrze pamiętam, właścicieli restauracji, nie miała związku z osobami LGBT, tylko oczywiście z ideologią LGBT. Ale wracając do pytań, panie mecenasie, pan jako współautor karty samorządowej, karty praw rodzin, w jaki sposób odbiera tego typu działania? Czy odbiera to pan jako rodzaj tworzenia fake newsa? Z całą pewnością tak. Ten fake news tworzony jest już od jakiegoś czasu. Ta debata w Europarlamencie przecież napiętnowała bardzo wiele samorządów w Polsce. Napiętnowała jako miejsca nienawistne, pełne nienawiści, atakujące swoich własnych mieszkańców. Tymczasem były to samorządy, które w znacznej mierze po prostu deklarowały program prorodzinnej polityki lokalnej w granicach swoich kompetencji, nie wykraczając nigdzie dalej niż zapewnienie rodzicom prawa do informacji o tym, co się dzieje w szkole, czy stworzenie zasady family mainstreaming, czyli poddawania analizie prawa lokalnego, analizie pod kątem benefitu dla rodziny. Rzeczywiście potem nastąpiły już dalej idące fake newsy. Mówiliśmy dzisiaj o tych tablicach na granicach miast, które były tam przywieszane, fotografowane w ten sposób, żeby zasygnalizować, że jakieś miasta w Polsce tworzą strefy wolne od LGBT, jakby z zakazem wjazdu.
no z całą pewnością to było, to była oczywista nieprawda, która była oczywistym zniesławieniem tych samorządów. Zresztą zaproponowaliśmy już wszystkim samorządom, które w ten sposób zostały zniesławione, pomoc prawną i wystąpienie na ścieżkę procesową przeciwko autorom tego atlasu, bo przecież ani oni nie skonsultowali z samorządami tego, co jest naprawdę treścią uchwał, ani nie zweryfikowali, czy rzeczywiście w tych samorządach dochodzi do jakiejkolwiek dyskryminacji. Te samorządy zostały arbitralnie, bez prawa głosu, posądzone o bardzo ciężkie naruszanie prawa, bo czymże innym by było otoczenie jakiejś gminy, powiatu czy całego województwa kordonem sanitarnym, za którym nie wolno wejść osobom o takich czy innych preferencjach seksualnych, albo w których nie wolno skorzystać, nie wiem, z basenu gminnego tym osobom. No nigdzie nic takiego się w Polsce nie dzieje. I idę o zakład, że prędzej znajdziemy tego typu miejsca we Francji, w Szwecji czy w Norwegii w dzielnicach muzułmańskich, niż w Polsce, w gminie Odżywu czy na Podkarpaciu. Panie Janusie, czy pan się zgadza z tym, że w zasadzie strefy wolne od LGBT w tym kształcie, jakie się przyjmuje, w zasadzie no, nie mają miejsca? Mają miejsce. To są strefy, gdzie dyskryminowane są rodziny jednopłciowe. To są dyskryminowane także, to są także miejsca, gdzie są dyskryminowane dzieci, które mają... Ale czy tam są dyskryminowane te dzieci, tam gdzieś jest, na pewno są takie znaczki na tym atlasie nienawiści półpolski, tam w zasadzie jest na czerwono z nienawiści zaznaczone i tam są dyskryminowane dzieci? Konkretne akty dyskryminacji. Jakie? Tych, w jaki sposób? Tych wspólnot mieszkań, konkubinatów albo tych dzieci, takie konkretna lista aktów nienawiści. Skupmy się na dzieciach. W jaki sposób w tych strefach są dyskryminowane dzieci? Wymieniłem wcześniej przykład, że na przykład w jakiejś świetlicy pozaszkolnej. Gdzie to się stało? Jeszcze się nie stało, bo to jest nowa uchwała. Natomiast, nie, część z tych uchwał już działa jakiś czas. Mogło tak? Już się stać, jeszcze nie słyszałem o przypadku, natomiast... A to ja pytam o konkrety, czy gdzieś w tej strefie czerwonej od nienawiści, gdzieś dyskryminowane natomiast jakieś dziecko? Są też... ogólnie słyszy się o przypadkach, gdzie dzieciom się mówi, się wmawia, że jakby nie mogą kochać osób tej samej płci. Powinny wpasować się. Ale ja kochałem mojego ojca. On był tej samej płci co ja. Nie o tym rodzaju miłości mówimy. I pan uważa, że to wskutek uchwał tego typu komunikaty będą dzieciom przekazywane? Przecież w tych uchwałach nie ma ani słowa, nie ma nawet skrótowca LGBT. W tych uchwałach jest wyłącznie wsparcie dla... Należy wspierać konkretnie związki kobiety i mężczyzny, a innych tak samo nie. W Konstytucji, że w zasadzie inne należy całkowicie pominąć, udać, że nie istnieją. Nie, proszę pana. Takiego fragmentu nie ma w karcie. Istniejemy. Ale łaskawy panie Nusie, oczywiście, że pan istnieje. Szacunek dla pana. Temu nie zaprzecza przecież. Życzę panu dużo szczęścia. Równość z innymi osobami. Nie, nic panu nie odbiera. W karcie jest mowa tak samo w Konstytucji o tym, że rodziny i małżeństwa, ale... związek kobiety i mężczyzny należy wspierać. W szczególności samorządy powinny wspierać związki jednopłciowe w tym samym stopniu. A czy zgodzi się pan ze mną, że rodzice, że każdy rodzic ma prawo do informacji o tym, jaka organizacja pozarządowa wchodzi do szkoły z jakim programem? Zgodzimy się? Zgodzimy się co do tego, że samorząd powinien wspierać swoich przedsiębiorców, którzy mają ofertę prorodzinną? Proszę pana, ale ja się zgadzam, że duża część tej uchwały zawiera rzeczy pozytywne. Jednakże duża część jest też negatywna. A czy zasadniczo zgadza się pan, że... Fajnie, że wspieramy 90% rodzin. Szkoda, że 10% nie. Ale czy na poziomie konstytucyjnym, ale... oceniając to... Ja rozumiem, że pan się może nie zgadzać z artykułem 18. Moralności. Jakby istotna no to nie jest prawa kwestia, człowieka wskazują, że należy... Znaczy to również kwestia moralności, ale nie musimy na tym poziomie rozmawiać. Nie? Ja myślę, że to może być kwestia różnicy pomiędzy definicją LGBT a ideologią LGBT. Dobrze wyczuwam? Bo wszystkie te deklaracje, tu od razu trzeba wyjaśnić, że na przykład tutaj wiele rzeczy się ze sobą miesza, bo na tym czerwonym od nienawiści, atlasie nienawiści zaznaczone są nie tylko miejsca, gdzie są były podjęte uchwały przeciwko ideologii LGBT, ale również przeciwko samorządowej karcie praw rodzin. Ordo Iuris jest autorem tylko samorządowej karty praw rodzin, aczkolwiek przeciwko ideologii LGBT również samorządy mają prawo się wypowiadać, tak? Na tym polega demokracja, tak? No, nie można się wypowiadać przeciwko prawom człowieka. Mamy taki standard światowy. A czy marksizm jest prawem człowieka? Nie.
że w ogóle jakaś ideologia może być prawem człowieka? Ideologia nie, natomiast możliwość kochania osób, które się kocha i wejścia w nim związek, deklaracje literalnie, życia z nimi w rodzinie, tworzenia z nimi rodziny. Przypomnijmy, że w Warszawie mamy deklarację LGBT, która jest deklaracją konkretnego programu politycznego. Czy programu przestrzegania praw człowieka. Czyli elementem praw człowieka jest tworzenie miejsc kultury LGBT, czy placówek sportowych LGBT? Albo wychowywania nie placówek sportowych, tylko klubów sportowych. Chodzi o to, żeby... To jest element praw człowieka, mamy prawo żądać stworzenia klubu. Proszę pana, jest tam też na przykład temat stworzenia hostelu interwencyjnego. Ten temat by nie istniał, gdyby nie to, że faktycznie na świecie i w Polsce występują sytuacje, gdy dziecko na przykład 13-letnie przyzna się ojcowi, że jest gejem i co? I ojciec je wyrzuca z domu. Ja bym nie chciał, żeby takie sytuacje istniały, ale one istnieją. No ja pamiętam, że taki hostel kiedyś w Warszawie był prowadzony w jakimś ukrytym miejscu i tam rzeczywiście wbrew wiedzy i wbrew woli rodziców dzieci podlegające władzy rodzicielskiej, dzieci w wieku 12, 11, 13 lat mogły być przetrzymywane w sposób... Proszę pana, ale to nie tak działa. Naprawdę. Co najmniej urągający pewnym standardom, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Wie pan, co usłyszałem? Pamięta pan, że jedna z organizacji pozarządowych prowadziła tego typu hostel w Warszawie i w końcu został zamknięty. Wie pan, co usłyszałem od mojego ojca, gdy przyszedł na Wigilię? Cytuję. Nic nie poradzę, brzydzę się ciebie. Po co to zrobiłeś? Zepsułeś mi całe święta. Po co tu przyszedł? Panie mecenasie, może ja, pozwoli pan? Panie Janusie, przykro mi, że tak się stało. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek tak się działo i żeby ktokolwiek w takiej sytuacji się znalazł. Ale myślę, że... I myślę, że pan też tak... gdzieś podskórnie wyczuwa, że ci ludzie, którzy podejmują uchwały w zakresie sprzeciwu ideologii LGBT, nie są złymi ludźmi, którzy chcą krzywdzić innych ludzi. Złymi nie, oni są ludźmi, którzy chcą chronić społeczeństwo takie, jakie znają, w takim kształcie, jaki znają i do czego mają absolutne prawo, bo żyją w demokracji. Wyobrażają sobie rodzinę jednak jako związek kobiety i mężczyzny. Ja wiem, że to może zabrzmieć trochę homofobicznie, ale nawet homoseksualiści rodzą się w heteroseksualnych związkach. Nie ma homoseksualistów, no, którzy urodzili się... Znaczy, chce pan powiedzieć, że coś homoseksualiści urodzili się w homoseksualnych związkach? A para lesbijek może mieć dziecko, w sensie oczywiście jest kwestia zapłodnienia, natomiast... No... No, a to jest kluczowa kwestia. No, wie pan, ale kluczowa to nie wymaga kwestia. Związku akurat. Wie pan co... I tak jakoś możemy się co do tego nie zgodzić. Ja powiem, że Bóg, pan powie, nie wiem, Matka Ziemia, albo może też Bóg, nie wiem, nie moja sprawa. Ale jedyną metodą powstawania nowego człowieka jest ten czy inny, emocjonalny czy nieemocjonalny, jakikolwiek, ale związek kobiety i mężczyzny. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie, którzy... nie wiem, nie odczuwają pociągu płciowego do osób płci przeciwnej, mają być jakoś krzywdzeni. Ale to oznacza, że jedynym logicznym kształtem społeczeństwa, które może funkcjonować, rozwijać się i mieć jakąkolwiek przyszłość, jest wspieranie tych form związków międzyludzkich, które powodują powstawanie nowych członków społeczeństwa. No, czy ja chcę pana dyskryminować? Nie, nie chcę. Szkoda tylko, że rzeczywistość jest inna, że ludzie są różni i... Ale jedni ludzie mogą stworzyć związek różnopłciowy, a inni nie. Ja sobie nie wyobrażam związku z kobietą. Ja mam chłopaka, ja za rok wezmę z nim małżeństwo w innym kraju Unii, bo w Polsce nie mogę. I ja chcę z nim przeżyć resztę życia. Ale czy z swoich przekonań i z tych swoich planów można wówczas wywieść prawo do tego, żeby jakąś gminę posądzić o coś, czego nie robi? No, żeby na granicy tej gminy postawić znak strefa wolna od LGBT, pod którym to komunikatem nie podpisał się żaden radny tej gminy, żaden mieszkaniec tej gminy, ani burmistrz tej gminy. Nie, no, wszyscy zostali zszokowani, zaskoczeni powieszeniem takiego znaku, którego nigdy nie zamierzali wieszać. I następnie przypisaniem kilku tysiącom mieszkańców tej gminy tego typu poglądów, z którymi nigdy się nie zgadzali. Ale oni dobrze wiedzieli, w jakim kontekście powstała ta Karta Praw Rodzin. I co jest jej celem? Nie, to wy nadajecie ten kontekst. No, tak, ale na tym, że nie, powstała w oparciu, ja już panu wyjaśniam, w 2015 i 16 roku szeroka grupa organizacji pozarządowych, w tym Instytut Ordo Iuris, ale też Związki Dużych Rodzin, organizacje rodziców, przygotowywały program polityki rodzinnej. Program polityki rodzinnej, który analizował różnego rodzaju instrumenty, na przykład demograficzne, ale nie tylko. Przez kolejne lata publikowaliśmy szereg dokumentów, analiz dotyczących polityki rodzinnej prowadzonej we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech i efekty tych
prac na poziomie lokalnym, bo to nas najbardziej interesowało, jak samorząd, ten, który jest najbliżej ludzi, może pomóc rodzinom, ujęliśmy w tej szerokiej koalicji organizacji pozarządowych w programie, który nazywa się Samorządowa Karta Praw Rodzin. Ten program powstał zanim pojawiła się jakakolwiek batalia wokół ideologii LGBT. Ale no, siła komercji, niestety teraz musimy zrobić przerwę, postawić tu przecinek, ale wrócimy po przerwie, obiecuję.